Rafał Kuleta, potwornik. To coś było wielką, wysoką na 2 metry paszczą, wypełnioną stalagmitami, stalaktytami kłów, wśród których majaczyły ślepia o pomarszczonych, lekko przymkniętych powiekach. Obróciłem się zadowolony. Mogłem wypuścić go z koszmaru, był wystarczająco wrośnięty. Ponownie zasnąłem, żeby sprawdzić, jak rozwija się nowy gatunek duchów. Już niedługo będą dojrzałe. Przy okazji sprawdziłem rosnące domowe. Na pierwsze zbiory musiałem jeszcze trochę poczekać. Najbardziej jestem zadowolony z uprawy przerośniętego stwora o gigantycznych rozmiarach, złożonego z dusz ofiar. Tych wszystkich osób, którym źle życzyłem. Jak na razie to moja ulubiona odmiana potworów, najstraszniejsza ze wszystkich, które udało mi się wyhodować w ogrodzie koszmarów sennych.